Suma dnia, Michał Trzeszniewski, witam Państwa. Trybunał Konstytucyjny rozpatruje wniosek premiera Mateusza Morawieckiego z końca marca dotyczący zgodności z Konstytucją trzech przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. Premier we wniosku zapytał między innymi o zgodność z polską konstytucją zasady pierwszeństwa prawa unijnego oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich. Trybunał pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej ogłosił przerwę do 15 lipca. Tego dnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wydać wyrok w sprawie nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej. Istotą konstytucji jest to, że jest najwyżej w hierarchii aktów prawnych. Nie można było na podstawie tej konstytucji przekazać organowi, jakiemuś zewnętrznemu wobec państwa, kompetencji do wydawania rozstrzygnięć, które by podważały moc czy to konstytucji, czy rozstrzygnięć wydawanych na jej podstawie. Inaczej by było, gdyby Unia Europejska nie była taką organizacją, jaką jest, ale stałaby się federacją, państwem ponadnarodowym. Wtedy można by było pewnie mówić o konstytucji europejskiej i dopatrywać się w niej pierwszeństwa w stosunku do konstytucji państw członków tejże federacji. Ale jak wiemy, federacją Unia Europejska nie jest. Na to nie ma politycznej, społecznej i prawnej zgody w Unii Europejskiej. Zmiany w kancelarii prezydenta. Andrzej Duda odwołał Krzysztofa Szczerskiego ze stanowiska szefa Biura Polityki Międzynarodowej. Jego miejsce zajął Jakub Kumoch, były ambasador Polski w Turcji. Ponadto prezydent powołał Bogdę Jankę na stanowisko sekretarza stanu. Krzysztof Szczerski ma objąć funkcję ambasadora Polski przy ONZ w Nowym Jorku. Opuszcza nas pan minister Krzysztof Szczerski, który był ze mną od pierwszego dnia po tym, kiedy zostałem prezydentem elektem. Już wtedy złożył swój mandat poselski po to, żeby przyjść i współpracować ze mną, co miało dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ pan minister był i jest najlepszym specjalistą od spraw międzynarodowych, z jakim kiedykolwiek spotkałem się w swoim najbliższym otoczeniu. Współpracowaliśmy ze sobą wcześniej, poznaliśmy się i zostaliśmy kolegami w rządzie tak zwanego pierwszego PiSu, czyli w roku 2006, w latach 2006-2007, kiedy pan minister był wiceministrem spraw zagranicznych. I później współpracowaliśmy ze sobą jako posłowie. W międzyczasie pan minister był w Parlamencie Europejskim, gdzie też zdobywał doświadczenia, ale może bardziej też w sensie praktycznym zdobywał doświadczenia, bo w sensie teoretycznym to raczej się nimi dzielił. Dlatego, że jednocześnie była habilitacja i bardzo poważne doświadczenie naukowe, bardzo ambitny i szeroko zakrojony rozwój własny. Więc tą wiedzę pan minister miał po prostu ogromną. Ona była uzupełniana o te elementy praktycznego funkcjonowania polityki międzynarodowej, co niezwykle istotne. Było i jest także dla mnie tutaj w naszej codzienności Kancelarii Prezydenta przez te ostatnie 5 lat. Jeżeli ktoś zapyta, jaki jest bilans, odpowiedź jest bardzo prosta. Kiedy zaczynaliśmy naszą pracę, nie było współpracy w ramach Trójmorza. Dzisiaj jest i ostatnio cały świat mógł się przekonać, jak ona bardzo jest silna i jak bardzo to gremium stało się poważne i jego spotkania w bardzo wielu formułach, od formuły prezydenckiej na regionalnej, skończywszej współpracy biznesowej. Bo nie było wtedy obecności wojsk amerykańskich w Polsce, a dzisiaj jest, bo nie każdy uzyskuje w głosowaniu do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wynik taki, że nie ma ani jednego głosu przeciwko. Bo nie każdemu udaje się odnosić sukcesy na arenie międzynarodowej i nie każdemu udaje się budować pozycję kraju, poszerzać jego możliwości działania. Tak się działo przez ostatnie lata i oczywiście nie uzurpuję sobie tego, że my jesteśmy autorami wszystkich polskich sukcesów. Absolutnie nie, to zawsze jest zbiorowy wysiłek, ale nasz wkład mojej pracy z panem ministrem Krzysztofem Szczerskim, który za te sprawy odpowiadał i który przyszedł tutaj po prostu ze swoimi koncepcjami, wcześniej przemyślanymi, przygotowanymi,
które rozpatrywaliśmy, które wspólnie staraliśmy się wprowadzać w życie, które elastycznie dopasowywaliśmy też do tego, jaka jest rozgrywająca się sytuacja międzynarodowa. Uczynił w tym zakresie bardzo, bardzo, bardzo wiele. Nowy szef polityki międzynarodowej prezydenta Jakub Kumoch jest byłym ambasadorem Polski w Turcji, Szwajcarii i Liechtensteinie. Pan ambasador, pan minister Jakub Kumoch jest doktorem prawa nauk międzynarodowych i także jest znakomitym znawcą polityki międzynarodowej od tej strony teoretycznej. Zresztą ma tą niezwykle ciekawą przeszłość zawodową, że poruszał się w świecie dziennikarskim i także reprezentował Rzeczpospolitą Polską i to w niejednym miejscu, dlatego że miał możliwość reprezentowania nas, gdzie już bezpośrednio razem pracowaliśmy w Szwajcarii, w ostatnim czasie w Turcji. I bardzo mocno chcę podkreślić, że właśnie to, panie ministrze, dla mnie przesądziło o tym, że zdecydowałem się właśnie pana zaprosić tutaj do współpracy w Pałacu Prezydenckim, do wykonywania trudnych zadań, do prowadzenia dalej tej misji, ponieważ bardzo mi się podobała i zaimponowała mi pana wiedza, zaimponowała mi pana dynamika w działaniu, co mi się niezwykle podoba i co uważam, że jest potrzebne. Zaimponowała mi także pana determinacja w szukaniu tego, co ważne dla Polski i tego, co dla Polski i ku jej pożytkowi warto podkreślić. Myślę przede wszystkim w kontekście pańskiego wielkiego dzieła odkopania z głębokiego zapomnienia zasług Grupy Berneńskiej, polskich dyplomatów, którzy przysłużyli się nie tylko Polsce, ale przysłużyli się ludzkości i światu, ratując Żydów w czasie II wojny światowej w sposób bardzo inteligentny, sprytny, z wielką determinacją. To dzięki staraniom, pieczołowitości i wielkiemu sercu do tej sprawy właśnie pana ministra, ona ukazała się na światło dzienne i dzisiaj wielu ludzi może się z tym zapoznać, co rozsławia także imię Rzeczypospolitej, jej dyplomatów i jej dyplomacji. Dziękuję ogromnie za to. Dziękuję również za... Wszyscy ostatnio byli zdumieni tym, że nasze relacje dyplomatyczne z Turcją nagle znalazły się na tak bardzo wysokim poziomie. Otóż chcę powiedzieć, to zostało przygotowane. To zostało przygotowane właśnie działalnością dyplomatyczną, ambasadorską pana ministra, naszym współdziałaniem tutaj w tym zakresie. Francja wprowadza znaczące obostrzenia sanitarne. Niezaszczepieni obywatele nie będą mogli wejść do restauracji, kina czy szpitala, chyba że pokażą negatywny test na koronawirusa. Ponadto wszyscy pracownicy medyczni muszą się zaszczepić, inaczej stracą pracę. Sprawę komentował korespondent polskich mediów we Francji Zbigniew Stefanik. Do 15 września tego roku cały personel medyczny ma czas, aby się zaszczepić. W przypadku niezaszczepienia się medycy nie będą mogli nadal kontrolować swojej pracy i nie będą płaceni za nią. To dotyczy nie tylko medyków, ale również całego personelu pracującego w domach starców, czy też w instytucjach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, czy osobami chorymi. Od 21 lipca tego roku tak zwany Europass, czyli paszport sanitarny, będzie konieczny, aby wejść do wszystkich miejsc o charakterze kulturowym. A od 1 sierpnia de facto cała przestrzeń publiczna z wyjątkiem miejsców kultu będzie niedostępna dla osób bez paszportu sanitarnego, czyli restauracje, puby, ale również, co istotne, służba zdrowia. Czyli aby móc wejść do szpitala czy też do lekarza, będzie więc potrzebny paszport sanitarny, czyli dowód szczepień albo test PCR. Przy czym warto również mieć na uwadze, iż od września tego roku zarówno test PCR na COVID, jak i również testy antygenowe będą płatne. Jaka będzie to cena, tego nie wiemy. Jednakże faktycznie, de facto Francja wprowadza obowiązek szczepień, chociaż nie robi tego w sposób otwarty, to jednak osoba niezaszczepiona
będzie miała cytowane trudności, aby korzystać z przestrzeni publicznej. Wreszcie warto również dodać, iż transporty publiczne, w tym lotnictwo, pociągi, również będą dostępne tylko i wyłącznie na podstawie paszportu sanitarnego. A więc te rozwiązania budzą szereg wątpliwości natury prawnej. O tym zresztą mówią francuscy prawnicy, jak również część polityków. Czy można wprowadzać segregację sanitarną nawet ze względu walki z pandemią. Panie redaktorze, żebyśmy dobrze zrozumieli, czyli od 1 sierpnia, jeżeli Francuz będzie chciał wejść do pubu, będzie musiał pokazać, że jest, będzie musiał udowodnić, że jest zaszczepiony albo że ma wynik negatywny testu na koronawirusa. Dokładnie. Jednak co istotne, jeśli Francuz będzie chciał skorzystać ze służby zdrowia, za którą przecież płaci jako każdy obywatel, będzie również musiał wykazać się paszportem sanitarnym albo przedstawić test PCR, czy test antygenowy na COVID. Tak więc dotyczy to właściwie całej przestrzeni publicznej z wyjątkiem miejsc kultu, o czym informowało dzisiaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. A panie redaktorze, jeżeli chodzi o pracowników administracji publicznej, urzędów i tak dalej, to czy oni będą musieli być zaszczepieni? Na tym etapie tego nie wiemy. Wiemy jednak, że cały personel medyczny będzie musiał się szczepić. Być może również inne służby, takie jak na przykład Straż Pożarna, być może również policjanci. Przy czym personel medyczny, który nie będzie zaszczepiony, nie będzie płacony od 15 września i nie będzie mógł wykonywać swojej pracy. I podkreślam, dotyczy to również personelu, który pracuje w instytucjach takich jak na przykład domy starców, czy też instytucje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi. Tak więc jest to bezwzględny przymus, który powoduje tak naprawdę utratę pracy w przypadku niewykonania tego nakazu. Polska promuje nową inicjatywę międzynarodową pod nazwą Trójkąt Lubelski. Jest to platforma współpracy trzech państw – Polski, Litwy i Ukrainy. Trójkąt Lubelski powstał rok temu, w lipcu 2020 roku. Natomiast kilka dni temu odbył się jego szczyt, na którym podpisano ważną deklarację. Profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski mówił, że jest wiele pól współpracy w ramach Trójkąta Lubelskiego. Jednym z nich jest kształcenie ukraińskich studentów. Jest to forum współpracy na razie na szczeblu ministrów spraw zagranicznych i to poprzedni minister spraw zagranicznych pan Jacek Czaputowicz zainicjował ze swoimi partnerami z Litwy i z Ukrainy, a obecnie doszło do moim zdaniem wręcz przełomowego faktu. 7 lipca ministrowie spraw zagranicznych naszych trzech państw przyjęli wspólną deklarację co do dziedzictwa Rzeczypospolitej obojga narodów. Po raz pierwszy Ukraina przyznała się i uznała samą siebie za jeden z narodów, który z tego dziedzictwa czerpie, a zatem za współdziedzica. Wszyscy trzej ministrowie zgodzili się także, że takim współdziedzicem jest również naród białoruski. Tu w zakresie kształcenia młodzieży choćby warto wspomnieć, że przed pandemią, bo oczywiście później to się zmieniło, ponad 50% studentów obcokrajowców na uczelniach polskich to byli studenci z Ukrainy. Około 30 tysięcy ludzi rocznie odbierało wykształcenie obywateli Ukrainy na uczelniach polskich. To jest zmiana mentalna całego pokolenia przyszłej inteligencji ukraińskiej, która w ten sposób zwracana jest ku Polsce, ku Zachodowi, ku tradycji Rzeczypospolitej. W mieście Nasiriya w południowym Iraku spłonął szpital zakaźny. W wyniku pożaru zginęły 64 osoby, a ponad 110 zostało rannych. Przyczyna pożaru nie została oficjalnie potwierdzona, ale zdaniem lokalnych mediów doszło do wybuchu butli z gazem. Drzwi wejściowe płonęły, a pozostałe były zamknięte, więc ludzie nie mogli się wydostać. Ale jeszcze przed wybuchem pożaru niektórym udało się uciec. Na tych, którzy pozostali wewnątrz, zawalił się sufit. Udało nam się wydostać kilka osób, ale reszta została tam i zginęła. Na oddziale zakaźnym szpitala Al-Hussein leżeli pacjenci zarażeni koronawirusem. Jak mówili świadkowie, ekipy ratownicze wynosiły wiele zwęglonych ciał z objętego pożarem budynku. Ogień udało się w końcu opanować, ale gęsty dym utrudniał wejście do niektórych spalonych oddziałów i przeprowadzenie akcji ratunkowej. Według źródeł medycznych liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć. Jak wynika z wstępnych raportów, prawdopodobną przyczyną pożaru był wybuch zbiornika stlenu.
tlenem. Tragedia natychmiast wywołała oburzenie mieszkańców nie tylko na Syrii, ale innych irackich miast. Zwłaszcza, że to nie pierwsza taka tragedia. W kwietniu pożar spowodowany wybuchem butli z tlenem w szpitalu covidowym w Bagdadzie zabił co najmniej 82 osoby, a rannych zostało 110. Dziennikarze TVN, politycy opozycji, dyplomaci akredytowani w Polsce biją na alarm z powodu zaproponowanego przez rząd projektu nowelizacji ustawy medialnej. Może ona uniemożliwić dalszą działalność telewizji TVN. Sprawę komentował Piotr Lisiewicz z Gazety Polskiej. W latach 90. polski rynek telewizyjny opanowały stacje, które wywodziły się z tak zwanych firm polonijnych, które w latach 80. były kontrolowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Czesława Kiszczaka. Zarówno telewizja TVN, jak i telewizja Polsat, ich właściciele działali w tychże firmach polonijnych. Tak nie buduje się niepodległego państwa. W ten sposób nie da się zbudować państwa na serio i dlatego, że czwarta władza była sprawowana przez te stacje, które docierały do masowego widza, Trzecia Rzeczpospolita nigdy państwem na serio nie była. W najbardziej drastyczny sposób zobaczyliśmy to po katastrofie smoleńskiej, kiedy wszystkie trzy telewizje nadawały ten sam przekaz. Big Brother spod krzyża na krakowskim przedmieściu. Wtedy okazało się, że w ten sposób w państwie funkcjonować nie można. To wcale nie chodzi o prawicę i lewicę, tylko chodzi o fundamentalne zupełnie interesy państwa polskiego. Przez lata mówienie o czymś takim jak polski interes i polska racja stanu w kontekście rynku medialnego było w III Rzeczpospolitej zupełną abstrakcją. Dzisiaj ustawa ma uregulować to w taki sposób, żeby interesy państwa polskiego były zachowane tak samo, jak strzeżone są interesy państwa niemieckiego, państwa francuskiego i innych państw poważnych. Byłem jednym z pierwszych dziennikarzy, którzy pisali o tych firmach polonijnych i w takim długim ich katalogu znalazłem firmę ITI z siedzibą na Panamie. No więc to jakby oddaje ten bananowy charakter III Rzeczpospolitej, że spółka teoretycznie zarejestrowana na Panamie, której przedstawicielami są pan Weichert i pan Walter, nagle zaczyna rządzić w Polsce rynkiem telewizyjnym. Słowa Jerzego Urbana o Mariuszu Walterze doskonale mówią o tym, do czego miała służyć telewizja TVN i ona tę rolę w III Rzeczpospolitej znakomicie wypełniała. Widzieliśmy obronę Wojciecha Jaruzelskiego w stacji TVN. Te interesy postkomunistyczne, gdy chodzi o dekomunizację, lustrację, one zawsze były przez stację TVN bronione. Stacja TVN budowała cały areopag celebrytów, którzy później w różnych mediach plotkarskich kreowali to, co mają myśleć w III Rzeczpospolitej zwykli ludzie. To powstał cały przemysł, który miał na celu to, żeby w Polsce interesy rosyjsko-niemieckie, bo je tak naprawdę reprezentuje stacja TVN, nawet kiedy ma amerykańskiego właściciela, żeby one zawsze rządziły w Polsce i żeby Polska niepodległa, Polska będąca podmiotem, nie mogła działać. Skandaliczny, absurdalny film Discovery był tak naprawdę telewizyjną wersją raportu Anodiny. To był tak naprawdę zamach na prawdę i to było przekazywanie światu fałszywej wersji wydarzeń. To zostało wielokrotnie udowodnione. Stacja Discovery ma interesy międzynarodowe, działa także w Rosji. I to pokazuje skalę problemu, z którym musimy się zmierzyć. Czwarta władza w Polsce ma prawo wspierać rząd, ma prawo wspierać opozycję, ale nie ma prawa wspierać wewnętrznych,
czwarta władza w Polsce ma prawo wspierać rząd, ma prawo wspierać opozycję, ale nie może reprezentować interesów zewnętrznych, nie może reprezentować interesów tych, którzy nie chcą dobra Polski. Inaczej niepodległość kraju staje się fikcją. To wszystko w sumie dnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro. Spokojnej nocy.